ściewę. No to którą? No, no nie, kochani, bo widzę, że jest na dole. Słuchajcie, przyjechał do mnie Bastek. Siema. Sebek przyjechał do mnie. Ja nagram taki, no może deczko krótszy odcinek niż te 20 minut, koło 10 minut. No i pokażę wam, bo znowu oczywiście dostałem prezenty. I będzie to odcinek dwie części, tak jakby zrobię. Jedna właśnie z uwagi na to, że Sebastian przyjechał. A druga część tego odcinka będzie poświęcona dla mojego subskrybenta. Nie jest to jeszcze mój kolega, bo de facto nie znamy się, ale kto i dlaczego, to wyjaśnię wam w dalszej części tego odcinka. Chodzi mi o Matiego Zawac. Taki ma profil, taki ma login. Podejrzewam, że Mateusz Zawacki albo coś w tym stylu. Jest to mój subskrybent, ale to już powiem wam w dalszej części tego odcinka. A teraz pokażę wam Bastka i to, co mi Bastek przywiózł. Zapraszam do oglądania. Na dzień dobry pokażę wam tą oto piękną dziewczynę. Właśnie ją dostałem od Sebastiana i ona jest świeżo po wylince. To jest samica chromka. Jest prześliczna, ja nie wiem, ale tych chromek ostatnio zrobiło się dużo. Wszyscy mają chromki. Okej, i nie wszyscy chcą je mieć. Ja nie rozumiem tego, no bo spójrzcie, no spójrzcie sami. Dla mnie chroma to pelma cyanopubescens, do tego jeszcze Caribena wersji Color. No i Celadonia to są w zasadzie trzy ptaszniki, które najbardziej mi się właśnie podobają pod kątem kolorów, ubarwienia. No z tych co mam, nie? Ale chromki to ja nie wiem, jak można nie chcieć chromki. Sebek, no, okej, no, nie chcę chromki, no to ja chętnie ją wezmę do siebie na hodowlę. Przepraszam. Z trzech powodów. Z pierwszym kolorem, pierwszym powodem to są kolory tego pająka. No one są przepiękne, prześliczne. Dotknę cię tu trochę. Różno się. No zobaczcie, no to przecież coś pięknego. Jest majestatyczny, mega egzotyczny, przebajecznie ubarwiony ptasznik. Drugą rzeczą to jest no, słaby jad tego ptasznika. Jest nie wiem tam, ale nie jest jakoś to, nie jest to jakoś silnie bolące ugryzienia. No, nie ugryzła mnie chromka jeszcze i mam nadzieję, że tak zostanie. To jest drugi powód. Trzecim powodem jest to, że te ptaszniki ciągle widać. Ja nawet mam tutaj dwie takie już dosyć duże samice. Jedna akurat siedzi z kulką, więc no może nie będę wam jej pokazywał. Natomiast druga, one cały czas siedzą, no właśnie, cały czas siedzą sobie na widoku. Cały czas piękne, duże chromatopelmy siedzące. Za każdym razem można komuś pokazać, za każdym razem można sobie obejrzeć tego pająka. Nie siedzi schowana w dziurze, jak powiedzi loteria. To jest powód, dla którego bez wahania wziąłem tą samiczkę. A nie wiem, jaki jest czwarty powód. Kolorystyka, wybarwienie, no i też to jest ptasznik, który lubi sucholubne tereny. One pochodzą z suchych terenów i nie trzeba się przejmować tym, jak na przykład zapomnimy podlać, zapomnimy spryskać, nawet micha wyschnie. Trudno. Wiadomo, że nie zostawiamy na pół roku, tak? Bo wodę musi mieć każde zwierzę, każde żywe zwierzę. Ale jeżeli zapomnimy sobie popryskać terrarium, to też nic się nie stanie, podejrzewam. No, to jest kilka powodów, dla których właśnie tak uwielbiam ten gatunek. Co dalej? Już wam pokazuję, co tu jeszcze dostałem od Sebastiana. W zasadzie nierozpakowanego jeszcze. Nie wiem, czy samiec, czy samica. Miranda, plus oczywiście dokumenty do niego. Super, bo ja mam samicę Mirandy. Tutaj gdzieś. Ale nie przedłużajmy tego odcinka, już tak bardzo dostałem. To już każdy pozna. Każdy wie, co to jest. Dostałem 10 młodych wersji Color. Ja uwielbiam te ptaszniki. Można je brać na rękę, na przynajmniej ja tą swoją mogę brać na rękę. Ma bajeczne kolory. No mega ptasznik. I dostałem ich 10.
Wcześniej dostałem 10 od Marcina, gdzieś tu są, chyba tu. Jedna mi padła niestety, ale trudno. Nie. Czyli teraz mam znowu 19 plus jedną dużą samiczkę. Ale żeby tego było mało wszystkiego, moi kochani, Sebek jeszcze przywiózł mi Linotele Megateloides. To jest teraz Celicate czy Celicata, nie wiem. Maluszki takie. No i bardzo mnie to cieszy, ponieważ nie mam tego u siebie na hodowli, mam falaksa dużego. No i przywiózł mi niestety Sebuś, kurczę, Stromatopelmę, ale po rozpakowaniu, po wyciągnięciu ze Pendorfa, ja nie wiem, czy ona się nie przydusiła. Coś tam poszło nie tak. Chociaż krótko była, przecież była w Eppendorfie spakowana i w zasadzie nic nie powinno jej się stać, a mimo wszystko tego chyba nie żyje. No i to by było na tyle. Przechodzimy do drugiej części tego odcinka. No i aha, jeszcze zapomniałem o prześlicznej Lampropelma nigerimum. Ostatnio ciężko dostać jest w ogóle te ptaszniki. Nie wiem, co się stało. Są to przepiękne Lampropelmy. Ja mam dużą samicę tutaj w tym terrarium. Liczyłem na to, że to będzie samiec, ale wziąłem pod mikroskop po prostu, żeby to wyseksować i jest to 100%, no to jest 200% samica. No trudno, nie mam dalej samca, ale mam dwie samice. Tyle, przechodzimy już teraz do drugiej części tego odcinka. Kopulacja udana, moi drodzy, niestety same jak widzicie już goni za samcem w zębiskach i to tak. Moi drodzy, Diplura sanguinea, gatunek ciężki według mnie w rozmnożeniach. Na szczęście, jak sami widzicie, kopulacja była udana. Samiec nie żyje, skończył w zębiskach tej samiczki. Śliczne pajączki. Ja żałuję tego samca, bo on właśnie po to był. Był po to, żeby zapłodnić samicę i skończyć jako posiłek. Tutaj, moi kochani, mamy chromusie z kulką śliczną. Tu mamy Haploclastus devamate. No bo akurat wrzuciłem tam dwa świerszcze, więc głodny pająk. Głodny taki, strasznie głodny. Spróbujemy może lampę włączyć. Nie da się. Albo da się. Nie da się. Tutaj pokażę wam, moi kochani, piękną, powylinkową. Powiedz, loteria Metallica. W zasadzie mogę wam ją naświetlić, deczko. Drugą też mogę wam naświetlić, deczko. I trzecią kluchę przed kokonem też mogę wam naświetlić, deczko. A tu mamy również dopuszczoną Ceratogyrus sanderii. Rzadką na hodowlach ostatnio. Samicę, ale bardzo ładną. No i taki sobie pająk. Ładny. Tutaj chcę wam jeszcze pokazać awikularię Peru. Peru Purple, czyli Jurensis, czy Jurgensis. Nie wiem, jak się to mówi. Nie mam samca, będę szukał samca dla tej samicy. Jest ładna. Jest duża, ładnie je, jest prześliczna. Druga część tego odcinka jest poświęcona właśnie Matiemu, Mati Zawaz. No, ja po prostu byłbym skończonym gnojem i fiutem, gdybym nie zauważył, lub gdybym zauważył i po prostu olał to, że ty, Mati, jesteś ze mną od początku tego kanału, jeszcze nawet na starym kanale cały czas byłeś ze mną, na starym kanale cały czas pod każdym filmem był twój komentarz czy like. Tak samo i na tym kanale pod każdym filmem jest twój komentarz, like. I ty cały czas, chłopie, jesteś ze mną. Jak ja bym to zauważył i to olał, to nie wiem,
kim musiałbym być. Dlatego tym razem to ja zrobię paczkę dla mojego subskrybenta. Jeszcze się nie znamy, Mat, ja nie wiem, jak ty się dokładnie nazywasz, dlatego bardzo bym cię prosił, żebyś się skontaktował po obejrzeniu tego filmu ze mną, czy to przez Facebook, czy możesz nawet tutaj w komentarzach pisać, bo mam dla ciebie prezent. Mam dla ciebie prześliczną... Dodam, że zauważyłem, że lubisz poezję i loterię. Więc mam tak. Poezja i loteria SP Lowland z dokumentami po bardzo ładnej samicy, po samcu w zasadzie, który był jej bratem, więc też był bardzo ładny. Śliczne poe Lowland, no, z dokumentacją pełną. Mam dla ciebie poezję i loterię, malutką jeszcze ornatkę, L1, nie wiem, czy ją tam widać, spróbuję troszkę wyostrzyć. No, tam w dziurce sobie siedzi. Nie jestem w stanie ci jej pokazać, zobaczysz sobie sam. Również ornatka jest z dokumentami, bo niedawno wyrabiałem dokumenty. Taką lwią część, bo 100 sztuk zgarnął morf od razu. Zostało mi kilka, więc są to prezenty dla znajomych. Skoro lubisz poezję i loterię, to mam dla ciebie jeszcze kolejną poezję i loterię. Są to poezję i loteria Rufilata. Nimfy na razie jedynki, ale nimfy jedynki, którym już rączki, one tam machają rączkami do mnie, już ściemniały im łapki, czyli niedługo przelinieją na nimfy dwójki, no i później na L1. Dlatego trochę zaczekamy i jak one wyjdą mi z tego L1, to ja po prostu spakuję trzy pająki, czyli poe Lowland, poe Rufilate i poe Ornate i wyślę ci. Tylko skontaktuj się ze mną jakkolwiek, żebym ja miał twój adres, żebym wiedział, gdzieś to mam wysłać. Prawda. No i ten, Mati za was, no to profil, ja mam cię znajomych, no z tego co pamiętam, czyli na Messenger też możesz do mnie pisać. No i to tyle. Paczka leci dla mojego subskrybenta. Moi drodzy, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Z tej strony Lary, na razisko, hejka. Pa.